strony Farel i witam wszystkich bardzo serdecznie już w drugim odcinku z gry Arm Simulator. Moi drodzy, dzisiaj sprawdzimy, co się stanie z ręką Thanosa. Czy straci wszystkie kamienie nieskończoności, na przykład dlatego, że rozerwie ją jakiś dynamit, przejedzie ją walec albo obetnie tą rękę laser. Jestem mega ciekawy, co nas czeka. Jeżeli wy też czekaliście na tą serię, zostawcie łapkę w górę, póki jeszcze możecie, co nie? I jeżeli jesteście nowi, subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, a my zaczynamy! Musimy tutaj zrobić gambit królowej, tak? Podwójne bicie. Bijemy. Okej. Nie rozumiem. Szach. Mat. Uważam, że to było naprawdę głupie. Okej, 40% kolejnej rękawicy. O proszę, Thanosik ma urodziny. I będzie rozbijał Big Bang. Ciekawe, ile zaoszczędził pieniędzy. Tutaj, wiecie, szabrując inne planety. No, parę centów tam miał. Trudno. Ale wygraliśmy ten poziom, to było naprawdę łatwe. Mam nadzieję, że mamy jakąś za chwileczkę fajną historyjkę. Ohoho! Zobaczymy, ile desek uda nam się przeciąć. Uwaga! Łapiemy rękę i BOOM! Co? I od dołu! Ciach! Ciach! Kokos! Ananas! Dobry jest! Jest dobry, nie ma co gadać. Rączka nieduża, chodzi jak burza. No i dobra, 80% nowej rękawicy i nie wiem, co to jest za rękawica, jakaś taka cyborga. Zanim zagramy ten poziom, chciałbym sprawdzić, co my tutaj mamy w ogóle. Widzicie, tutaj mamy możliwość kupowania różnych rękawic, bo nie sprawdziliśmy tego w tamtym odcinku. Mamy tutaj też dostępne jakieś różne dodatki, to są pierścionki, tak? Okej, tutaj mamy co? Też nie, bandsy, to są chyba na rękę tutaj bransoletki. Mamy też jakiś cat pack, nie wiem, co to jest kompletnie. I tutaj też mamy jakieś specjalne levele, które można zagrać. Więc sobie na pewno dzisiaj coś zagramy. Tego chyba z Hagim Wagim. Ale na początku kupmy sobie pierścionek. Który pierścionek by nam najbardziej pasował? Coś mi się wydaje, że chyba jednorożec. Kupiłem już? Wystarczyło kliknąć? I co? Mamy ubrane na palec jednorożca? Tak! Zarąbisty! Spójrzcie na to! Mamy na palcu dmuchanego jednorożca. Justyna ma takiego ogromnego na 4 osoby na lato. W zeszłym roku pływaliśmy na nim. Mega fajny. Mamy nową rękawicę. Czy ona nam się podoba? Oczywiście, że nie. Nie chcemy. To nie przebija Thanosa. Tap to start. Co my tutaj mamy zrobić? Okej, musimy coś tutaj zrolować. Aha, lody tajskie robimy, moi drodzy. Jeżeli ktoś z was robił lody tajskie na wakacje, miał taką pierwszą pracę, niech da znać. Jaka to jest robota? Ciężka, łatwa? I czy też żałowaliście Kinder Bueno i dawaliście po dwie kostki zamiast po całym pasku? Dajcie znać. Co my tutaj mamy zrobić? Musimy tego chłopa uratować? Okej! Okay! To był prank! Miał upaść na ten głupi łeb i sobie go rozbić. To chyba był ten chłop z tej randki, co nie? Z poprzedniego odcinka. Okej, teraz musimy nalać tutaj sobie wody. Okej. Łap wodę, tak. My dajemy radę, na spokojnie. Nawet damy tutaj wyżej, żeby nic nie uronić. Pek. Łatwe to było. A mogłem w sumie dać też na sam dół, byśmy zobaczyli, czy też jest tak łatwo napełnić. Kolejna rękawica. Rękawica unicorna. O kurczę, ciekawostka. Co to będzie? Wake up! Wstawaj! Zaspałeś do roboty! Ty! Najgorszy, ty chamie, poszedł. Wyobrażacie sobie, żeby ktoś was tak obudził? Zakudły i na podwórko? Tak, rękawica unicorna, bardzo średnia. Okej, teraz mamy oczywiście flip pancake'a, co ja nie potrafię. Dawaj, hop. Spójrzcie na to. Szczerze? Próbowałem już tak kilka razy w życiu. I powiem wam, że zawsze Justyna na mnie się drze, a mi zawsze wychodzi. No dobra, z dwa razy nie wyszło, przyznam się. No i co, mam go flipnąć jeszcze jak mi on już uciekł? No chodź. Okej, okay. Po prostu miałem sobie go podrzucać troszeczkę. Nie wyszedł mi jakoś ten rzut taki fenomenalny do góry. Nie chcę tej rękawicy. Do widzenia z nią. No tego się nie spodziewałem, że ja będę barberem. Gdzie ten chłop jest? Aha! Myślałem, że... Patrzcie na to. Gole, półgłówka i do tyłu. I wypadł mi stąd. Ej, teraz on jakiś sztywny był. Tam ci to od razu polecieli. O, golden. Golden rękawica jakaś fajna. Up to start, okej. Okay. Będziemy rzucać? A! Nie! To był najgłupszy poziom ever. Miałem zrobić przyłożenie. Nawet nie wziąłem zamachu ręką. O! Moi drodzy, komuś tutaj ruła zapchała. I trzeba wziąć pana, który wypompuje to, co jest w środku kubka. Ale ktoś kasztana postawił, niebieskiego, zielonego. Niesamowite. Co to jest za rękawica? Dalej mi to nic nie mówi. Nie gadajcie, taki będzie poziom, że pociągnę, zapalę światło i koniec. Aaaa! Dlaczego takie proste? Dajcie coś cięższego! To jest rękawica czego? Gruta?
To była rękawica Groota? Taka z deski? Nie, to powinno być drzewa. O, 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 tu będzie miłość. Pchnijmy go. Albo nie. Ukradnijmy mu włosy. I ona wie, że on już jest łysy. I co teraz zrobią z tym fantem? No, do Turcji na przeszczep, czy o co chodzi? Lecimy. Bardzo brzydka rękawica, nie bierzemy jej. Okej, okay, czuję się jakbym nagrywał odcinek na kanał lifestyle'owy. Kto ustawi więcej kubeczków jeden na drugim i nie rozwali wieży, wygrywa... O! Trzymaj! Udało się! To było już ciekawsze. Wow! Czarna rękawica? Czyżby czarna pantera? O Boziu, 25 sekund zostało, aby zdetonować tą bombę. Blue, red, yellow. Blue to chyba ten. Oczywiście, że wybuchło. Ej, słaby ten wybuch. Myślałem, że będzie lepszy. Blue, red, yellow. Że on nie trafił w blue, red, yellow. To tak po prostu. Miało być chirurgiczne cięcie, ale mi się nie udało za drugim. Rękawica nie, więźnia jakiegoś chyba, bo taka w paski. O, o, na to czekałem. Ha! Ej, co jest, co jest? Ciach! Slap your ex! I nie płacz! Nie płacz, bo nie ma za kim! No. No co jest z tą... Nie wiem, ta ręka gdzieś mi uciekła za kadr, nie mogę mnie złapać palcem. No i dobra, to jakiś w końcu normalny poziom był. Tak, to jest rękawica więźnia. Więźnia, złodzieja? Okej, okay, musimy ten klocek wsadzić, tak? Okej. Okej. Co?! Aha! Myślałem, że zniszczyłem palcem, po prostu udało nam się i to wszystko wybuchło, tak? Średnia ta rękawica. Na razie póki co Spider-Man i Thanos byli najlepsi. Okej, to musimy otworzyć kluczem. Już! Irytują mnie takie łatwe poziomy. Słuchajcie, mamy 100% nowej rękawicy. Nie bierzemy jej. Nie. To mi się nie podoba. Tutaj będziemy robili... Nakładali lody. O! Mamy jeszcze jakiś tutaj przycisk dostępny. Co to jest? Okej. Okay. Możemy coś odblokować oglądając reklamę, więc ja obejrzę za was, a wy zostawcie łapkę za to. O proszę, możemy coś odblokować. Odblokowujemy tutaj za 200. Wyposażamy naszą chatę dla naszej nowej pary, która tak naprawdę miała w życiu pod górkę. Ale teraz my im wszystko wynagrodzimy i uwijemy im tu przepiękne gniazdko. I proszę! Mamy już kanapę, telewizor i teraz stary wydaje 100 zł. I mamy dodatkowo nową lampę. Będzie można sobie wieczorkiem jakąś poczytać książeczkę. I mamy kotka! Jest i kiciuś! Zarąbiście. Lecimy dalej. Możemy im też urządzić nowy pokój. Aaa, to będzie łazieneczka. No dobra, to my tutaj fundujemy jej szafeczkę, kabinę. Przepraszam, kabinę kąpielową. I uwaga, toaletka. No dobra, musimy obejrzeć kolejną reklamę, żeby dalej im tutaj upgrade'ować. No i mamy to łóżeczko nowiutkie, funkielnówka nieśmigane. Dodamy sobie jeszcze mu tutaj za stóweczkę, co? O kurcze! Najgorzej, ej, jak to jest, nie? Że oni mają łóżko i wannę w jednym miejscu i kibel. No to nieźle, tutaj się zapowiada. Naprawdę tu jest, są ciekawe rzeczy się dzieją w tym domu. Tak wygląda ich łazienka, kolejny pokój. O! Będzie grill. O! Ja myślałem, że to grilla, to będzie pole golfowe w chacie. No niesamowita sprawa. Odblokujmy teraz coś na ścieżce. Samochód? Tak, wow! Cadillac, takim jak jeździ Snoop Dogg, coś takiego. I koszykówka, kosz do koszykówki. Fajno i uwaga, taki sam basenik będziemy mieli latem u nas na podwórku, więc kozak. Czyżby tu wszystko? Tak, odblokowaliśmy im całą chatę, niesamowite. Więc zajmijmy się tym, co mamy robić dalej. Robimy teraz lody. Cyk, cyk, waniliowe. Ej, słabo to wyglądało naprawdę i słabo nam to poszło. O, ho, 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 ja chcę mieć tą nową rękawicę. Mi się wydaje, że chyba odblokujemy nową w tym odcinku. Czy my będziemy malowali głowę na czerwono dla chłopa? Uwaga. Chłopowi łeb na czerwono posprayowali. Następny, proszę. Do golenia, czy do farbowania. Tak jest, cyk, z daleka, z daleka, z daleka. O, 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 o. Teraz jest idealnie. Jeszcze troszeczkę grzyweczkę. Ty trafisz, czy nie trafisz? Dobrze, mamy to. Ej, teraz farbuję niby głowę, a nie było głowy. Widzieliście to, jaki bóg? No dawaj, dawaj, dawaj. No i pięknie. Odpicowani możecie lecieć. To jest jakaś mocna rękawica jakiegoś ognistego kogoś. Aha, musimy wyciągnąć z słoika candy. Wyskakujcie z tego słoja. Gdzie jest młotek? Gdzie jest młotek? Na szczęście wyleciały. O, taki fireman. Co to jest? Mamy zrobić serduszko? Robimy serduszko. Make a heart. No... Dawaj, co ty nie umiesz serduszka zrobić? Pięknie, pięknie. O kurczę, fajna. No thanks.
Czy wy to widzicie? Co tu się wydarzyło? Dlaczego wsadziła głowę do... powiem wam tak. Chyba starczy tego wszystkiego. Odbierzmy sobie nową rękawicę. Mamy to! Ej, wcale nie jest taka zła, co nie? Z takim ogniem na ręku. Muszę ukraść Treasure? Skarb Treasure? Ukradłem. Jak ja dobry to jestem. I jaka to będzie nowa rękawica odblokowywana? Jakiegoś zombiaka? Ale zanim to zrobimy, sprawdźmy sobie jeszcze, co my tutaj mamy do kupienia. Możemy coś sobie kupić. Kolejny pierścionek za... Dobra, polećmy typowo wakacyjny vibe. Flaminga. Pyk. Czy coś jeszcze mamy tutaj? Zegareczek. A co? Pyk. Git. Mamy tu już na ręku? Tak, jest zegarek i są pierścionki. My tutaj pakujemy bica. Zobaczcie, jaki bicek! Nie mam pytań! Później mu troszeczkę spuchły. Kolejna rękawica, pokażcie, odsłońcie. Tak, to będzie jakaś rękawica zombiaka. Proszę wyczyścić toaletę, tak? Bo ktoś tutaj na kasztaniu, tak? Poczekaj, no uspokój się! Już? Jeszcze na nic nie zrobiłem, halo! Denerwują mnie niektóre poziomy, naprawdę. A tutaj możemy coś jeszcze zrobić. Tutaj musimy to chyba wszystko zawinąć, tak? Albo wpakować do sejfu, ale to za chwileczkę zobaczymy. Zobaczmy te ukryte poziomy. Ja bym chciał przejść ten z Hagim Wagim. Oho, proszę państwa, mamy Hagi Wagiego, który będzie coś łapał. Mam ich złapać, okej. I to tyle? To było za proste. Czuję niedosyt. A kolejny poziom z Hagim Wagim, to mi się podoba. Ja mu mam dać w ryja. Pa, 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 pa. Hagi Wagi, nie płacz, tylko wracaj tu jeszcze. Na backhanda, no. Okej, i teraz też musimy go chyba plasnąć. A ukraść musimy swojego przyjaciela, bo on cały czas monitoruje wzrokiem ekran. Ha! Łatwo, łatwo. Idę jak burza. No i to by było tyle z tych etapów? Dobra, zobaczmy. Okej, tutaj musimy zapakować kabuchę do sejfu, bo wyprowadzamy się za granicę. No, co? Czekaj, no i co mam zrobić? Aha, bo my ze stołu niby zrzucamy, tak? Zrzucamy do tego, do sejfu. Ja w ogóle tej perspektywy nie widziałem. Ja myślałem, że to inaczej stoi. Jedno na drugim, że to stoi. Okej. Głupota. Będziemy ją karmili kiełbaską. Proszę, jedz. Jedz. Uchem jej wyleciała. Nie mam pytań. No i mamy 100% rękawicę, której nie chcę. Okej. Teraz musimy dołożyć tutaj palce, tak? Make a star. Dawajcie, do monitora. Mamy to? Nieźle. Pyk. Yes. Kolejna rękawica jest odblokowywana, ale nie wiem, co to jest. Nic nie mówi mi to na początku. High five! Siema! Mordo! Aha. Aha, aha! To dobry jestem! No... Z nikim piony nie zbiłem. Przeszedłem? Jak? Okej. Starczy na razie tych dziwnych etapów. Wejdźmy sobie kolejny jakiś stage, na przykład zagrajmy z... Bądźmy kowalem! Wow, czuję się jakbym grał w Minecraft. Musimy rozbić ten kamień. Pyk, czy będzie w środku diamencik? Ale nie, jest coś innego niż diament. Ruda, złota jej nie podniosłem, najgorzej. O, teraz tą rudę z złota będziemy topili, tak? A później zrobimy sobie jakąś fajną biżuterię. Tak jest? Nie, my będziemy robili żelazny miecz. No. Rozlej. Tak, do formy tylko traf. Nie na ziemię. Iron Sword. Teraz będziemy go ostrzyć. Słuchajcie, moi kochani, jeżeli pod tym filmem zostawicie 5000 łapek, to na moim drugim kanale farelskim zrobię prawdziwy diamentowy miecz z gry Minecraft i będziemy nim grali we Fruit Ninja. Chcecie to zobaczyć, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie oczywiście mój drugi kanał lifestyle'owy. Nazywa się Farelski. No i teraz sprawdzimy, czy nasz miecz jest aby ostry. Ha! Kurczę, normalnie. Tutaj zagrajmy sobie na gitarze. Tu troszeczkę, tyk. Metallica. Ej, ten etap głupi, takie granie na gitarze. Nic się ciekawego nie dzieje. Nawet muzyczka nie leci. Niektóre poziomy są naprawdę głupie, a niektóre fajne. Tu mamy jakąś czaszkę na rękawicy. O! Pimpka UFO porwie. Uwaga, muszę ocalić Pimpka przed... przed UFO-em. Albo dobra, zobaczmy, co się wydarzy. Jak UFO ukradnie Pimpka, co się wydarzy?
pewnie przeprowadzą na nim jakieś testy. Pimpek, żartowałem, już cię ratuję. Nikt nie będzie mojego Bobika tutaj porywał. Na inną planetę zwłaszcza. Wypad, wypad. No i mamy taką rękawicę z czaszką. W skali od 1 do 10, 0. Na dzisiaj to było tyle. Jeżeli wam się podobało, zostawiajcie łapeczki w górę, jeżeli chcecie więcej Arm Simulatora. No i oczywiście subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Trzymajcie się, hej!